Żołnierze, artyści, sportowcy, ratownicy medyczni, wolontariusze rozmaitych stowarzyszeń i fundacji. Wszyscy zagrali jak jeden mąż w najbardziej znanej na całym świecie orkiestrze. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy Galeria Olimpia była gospodarzem finału zorganizowanego przez Bełchatowskie II Liceum Ogólnokształcące, potocznie zwane Kochanowskim. W tym roku postanowiliśmy uatrakcyjnić miejsce. Wiadomo, tam jest troszeczkę tak na uboczu. Tutaj jest miejsce, gdzie ludzie o tej porze w niedzielę właśnie przychodzą. I między innymi dla nich, ale i pozostałych osób, po prostu wymyśliliśmy, że będzie właśnie to miejsce, Galeria Olimpia. Tutaj dziękujemy bardzo dyrekcji galerii, że umożliwiła nam właśnie w tym miejscu się spotkać z takiej właśnie okazji. Orkiestrowy gwar rozbrzmiewał zarówno w środku galerii, jak i na jej parkingu. Najmłodszym zaproponowano malowanie buziek, wspólne przygotowywanie obrazu czy pokazy tańca. Swoje umiejętności zaprezentowali członkowie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Ich pokaz pokonywania wózkiem inwalidzkim rozmaitych przeszkód miał uświadomić, z jak wieloma barierami niepełnosprawni walczą codziennie, choć jak sami mówią, oni już do tego przywykli. Jeżeli chodzi o pokonywanie przeszkód, to byliśmy w różnych miastach na różnych obozach z fundacji i tam się właśnie nauczyliśmy pokonywania takich przeszkód. Przeszkód w malowaniu obrazu, pomimo braku rąk, nie widział też Przemek Wieczorek. Przez kilkadziesiąt minut ustami zręcznie malował obraz z wielce wymownym przesłaniem. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jest to jakieś moje motto życiowe, które cały czas mam w głowie, gdzieś w sercu i które daje mi motywację do życia. Jeśli chodzi o niepełnosprawność, to ja myślę, że przede wszystkim bariery istnieją w głowach i osób z niepełnosprawnością i osób też pełnosprawnych, bo jeśli osoba pełnosprawna nie zna tej osoby z niepełnosprawnością, ma w głowie jakieś bariery i wydaje się, że to niepełnosprawność jest czymś strasznym. Z drugiej strony osoby z niepełnosprawnością też też czasem robią taką zaporę przed sobą i przez to też tworzy się taki krąg zamknięty. Orkiestra nie tylko pomaga, ale i łączy. I tutaj to widać, ponieważ ludzie jeżdżący na wózkach są między nami, niekoniecznie każdy to widzi. Ale to, że razem tu jesteśmy, razem działamy w jednym kierunku, to jest pewien symbol, tak, że ludzie w tym właśnie dniu powinni się łączyć poza wszelkimi podziałami i pomagać w tym przypadku najmłodszym i tym najstarszym. To jest dla mnie najważniejsze, że jesteśmy tutaj razem. Przez cały dzień z orkiestrą byli też żołnierze. Spore wzięcie, szczególnie u chłopców, mieli lotnicy z łaskiej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Co prawda F-16 z mundurowymi nie przyleciał, ale można było na przykład założyć hełm pilota myśliwca. Może zawsze postawa na baczność, ale zawsze postawa, która, że tak powiem, świadczy dobro, zwłaszcza temu narodowi, z którego to wojsko się wywodzi. Więc tu nasza dzisiaj obecność, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj zaistnieć i nie tylko w Bełchatowie, bo moi koledzy są również w wielu, wielu innych miastach naszego województwa i całego kraju. Jak jeden mąż na finał WOŚP zawsze odpowiadają sportowcy. W tym roku klubowe gadżety i pamiątki przekazali zarówno siatkarze Skry, jak i piłkarze rodzimego GKS-u. Wszystko poszło na licytację. To jest dla nas normalne i to jest nie tylko w dniu dzisiejszym, kiedy jest grana całkowicie w całej Polsce Wielka Orkiestra, tylko my zawsze gdzieś tam jako drużyna, jako klub GKS Bełchatów gdzieś staramy się wspierać, czy to było przy okazji szlachetnej paczki, czy to gdzieś się pojawiały jakieś tam okoliczności, dla których można pomóc jakimś rodzinom, zawsze chętnie na to odpowiadamy, dostosujemy się do tego, także to jak dzisiaj wiadomo, jest to szczytny cel, zbieramy na najmniejszych gdzieś, także dla nas nie ma z tym najmniejszego problemu, my się do tego dołączamy i na pewno chcemy pomóc, tak jak chyba wszyscy ludzie, szczególnie w dniu dzisiejszym w całej Polsce. W całej Polsce rozbrzmiewała też muzyka, bo jak orkiestra to i skoczne dźwięki. Bełchatowską oprawę 22. finału stworzyli artyści rozmaitych gatunków muzycznych. Największe światowe przeboje w swoich aranżacjach zagrał Kamion. Nieco bardziej lirycznie na scenie zrobiło się dzięki Marcie Krawczyk, a rockowo dzięki Piątce z zespołu Trudy. Choć pogoda nie rozpieszczała, to dźwięki i głosy rozgrzewały. To był nasz pierwszy występ na Wielkiej Orkiestrze, pierwszy raz mieliśmy okazję grać. Brać udział w Wielkiej Orkiestrze, no wiadomo, pogoda, temperatura, palce sztywne. No myślę, że nie był to nasz najlepszy występ w naszej historii, ale myślę, że to jest ważna z idea, tak? Po prostu zagraliśmy, wspieraliśmy orkiestrę i to jest tak najważniejsze, że nie to jak wyszło, tylko myślę, że sam udział w tym wydarzeniu. Prawdziwym hitem tegorocznego bełchatowskiego grania orkiestry było Światełko do nieba. Niby tradycyjne, bo przygotowywały je przecież wszystkie z 1800 sztabów, ale to pod Olimpią było ono i niezwykłe, i niecodzienne, i niebanalne, i wyjątkowo zaskakujące. 3, 2, 1, start!
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drugi raz! Brawo! Jesteście kochani, słuchajcie! I tak oto 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł do historii. Teraz jeszcze trwa wielkie liczenie, pewnie potrwa do przełomu lutego i marca. To właśnie wtedy poznajemy ostateczną kwotę zbiórki. Doby po zamknięciu finału na koncie Fundacji Owsiaka było 35,5 miliona złotych. Bełchatów do tej kwoty dorzucił ponad 86 tysięcy. Brawo, bo to nasz lokalny zbiórkowy rekord.